Szanowni, dzisiaj zajmowaliśmy się pojęciem prędkości średniej, czy szybkości średniej w zasadzie. No i rozmawialiśmy o pułapkach tego pojęcia, bo na ogół jest tak, że jak ktoś słyszy średnia, to od razu przypomina mu się średnia arytmetyczna, a tymczasem to nie jest średnia arytmetyczna. Ta definicja szybkości średniej jako tempa zmian, średniego tempa zmian drogi w czasie, to znaczy całkowita przebyta droga przez czas, całkowity czas, w jakim to się odbyło, samochód przejechał tę drogę, to nie będzie średnia arytmetyczna. No i zrobiliśmy takie zadanie w klasie i nie wyszło 50 km na godzinę, tylko 48 km na godzinę. Jeżeli chcemy, żeby wyszła dokładnie średnia arytmetyczna, to trzeba to zadanie inaczej sformułować. No ale na ten temat jest film i oddzielny i nie chcę teraz wchodzić w te szczegóły, natomiast obiecałem specjalne zadanie, dlatego że obiecałem, że pokażemy sobie, zrozumiemy, że ta średnia szybkość nie zależy tak naprawdę od odległości pomiędzy miastami, umownymi miastami A i B. Tutaj wprowadziliśmy tę odległość, bo łatwiej wam było rozumować, myśleć na konkretach. Natomiast możemy się od tych konkretów oderwać, wtedy się okaże, że szybkość średnia nie zależy od tej odległości między miastami A i B. No i proponuję w związku z tym, tym, którzy chcą mieć ocenę celującą, żeby spróbowali rozwiązać do końca takie zadanie. Ja zacząłem je rozwiązywać na tablicy i dojechaliśmy razem prawie do końca. No i nam należało jeszcze dokonać algebraicznego przekształcenia wyniku, tak żeby przedstawić go w postaci zwartej. No więc wyobraźmy sobie, że to zadanie wygląda w ten sposób, że samochód przejechał pierwszą połowę drogi z miasta A do miasta B z szybkością V1 km na godzinę, a drugą połowę, a drugą połowę z szybkością V2. Z jaką szybkością średnią samochód pokonał odległość między tymi miastami? No i tu od razu widać, że kłopot polega na tym, że w tej treści zadania nie ma nawet podanej odległości między tymi miastami, więc jakoś odpowiedź, jeżeli panu od fizyki się coś nie pomyliło, to od tej odległości między miastami nie może zależeć, bo nie ma jej tutaj. No, co robimy? Przypominamy sobie, jaki jest wzór, co to jest szybkość średnia. No i będziemy potrzebować odległości, więc wprowadźmy sobie jakąś odległość. No niech ona będzie delta S. Cała nadzieja w tym, że ta delta S zniknie z ostatecznego wyniku. No i potrzebujemy też czasu. Podobnie tak jak liczyliśmy na lekcji, pełen czas ruchu składa się z czasu pokonania pierwszej połowy i czasu pokonania drugiej połowy. No, czas pokonania pierwszej połowy to jest droga przez szybkość. No, droga, jeśli cała droga była delta S, to pierwsza połowa, druga połowa zresztą także, to jest delta S przez 2, dzielimy przez V1, no to jest ułamek piętrowy, ale świetnie umiemy sobie radzić z takimi ułamkami. Ta dwójka wędruje do mianownika i zostaje jedna druga delta S przez V1. No zupełnie tak samo delta T2, znowu tutaj nie dorysowałem. Muszę dorysować, przepraszam. No, chodź tu, cyk. Teraz jest znowu dobrze. Delta T2, czas przejazdu przez drugą połowę drogi, to jest delta S przez 2, połowa drogi, podzielić przez V2, znowu dwójka wędruje do mianownika. No i teraz pełen czas przejazdu, no to jest suma tych dwóch czasów, tak? To po prostu przepisujemy z góry delta T1 i delta T2, no i teraz możemy zrobić taką sztuczkę,
o której żeśmy dyskutowali, wyciągnąć przed nawias jedną drugą, bo jest w obu tych składnikach, i wyciągnąć przed nawias delta S. Jak wyciągnę przed nawias jedną drugą delta S, to dostanę tutaj w nawiasie 1 na V1 dodać 1 na V2. No bo jak pomnożę teraz, skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania i pomnożę najpierw pierwszy składnik w nawiasie przez to, co stoi, to dostanę 1 druga delta S przez V1, czyli to, co stoi tutaj, wszystko się zgadza. Jak pomnożę drugi składnik przez 1 drugą delta S stojącą przed nawiasem, to dostanę 1 drugą delta S przez V2. To wszystko jest algebra, może troszeczkę bardziej skomplikowana, bo ma więcej znaczków niż ta algebra, którą ćwiczycie na lekcji matematyki, no ale ćwiczycie ten język na lekcji matematyki potem, żeby korzystać z niego na lekcji fizyki. W związku z tym bardzo zachęcam, żeby się przez to przegryźć. No i teraz, jak policzymy szybkość średnią, no to trzeba delta S, to co jest w liczniku, podzielić przez czas, który jest sumą tych dwóch, który jest takim wyrażeniem. No i teraz jedna rzecz, którą tutaj od razu widać, ja to tak delikatnie zaznaczyłem, ale delta S z delta S się uprości, bo jest i w liczniku, i w mianowniku ten sam czynnik. Oczywiście pamiętajcie, że to nie delta się uprości, tylko całe wyrażenie delta S. To jest jedno oznaczenie na całkowitą drogę, delta S. W związku z tym delta S, tak jak żeśmy sobie mówili, zniknęła, nie było jej w treści zadania i nie ma jej w ostatecznej odpowiedzi, skoro nam się uprościła. No i teraz dwójka, znowu zgodnie z metodą rozwiązywania czy upraszczania ułamków piętrowych, ta dwójka wędruje do licznika, a w mianowniku zostaje tyle. No i teraz wasze bardzo trudne algebraiczne zadanie polega na tym, żeby uprościć to wyrażenie. Co to znaczy uprościć? To znaczy najpierw w mianowniku tę sumę sprowadzić do wspólnego mianownika i zapisać w postaci jednego ułamka, a kiedy już to się uda, to trzeba jeszcze zastosować zasadę, że dzielić przez ułamek to jest mnożyć przez jego odwrotność i zapisać tutaj ładnie ostateczny wynik. Bardzo zachęcam, to jest rozwijające ćwiczenie. Trzeba tylko podejść do niego skoncentrowanym, tak żeby nie gubić tutaj różnych wyrażeń. Jeszcze raz powtarzam, trzeba to wyrażenie w mianowniku tego całego wielkiego ułamka, to wyrażenie trzeba uprościć, to znaczy sprowadzić 1 na V1, dodać 1 na V2 do wspólnego mianownika i zapisać to w postaci ułamka na jednej kresce ułamkowej, no a następnie skorzystać z faktu, że podzielić przez ten ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. Jestem pewien, że dacie sobie radę. Do dzieła.